Życiu i działalności Susan Ryder poświęcona została wystawa, którą w marcu zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. O działaczce opowiadała Anna Kalata, dyrektor Muzeum Sue Ryder w Warszawie. Margaret Susan Ryder była brytyjską działaczką społeczną i charytatywną, która niosła szeroko idącą pomoc chorym i cierpiącym w wielu krajach świata. Urodziła się w 1923 roku w hrabstwie Yorkshire w Wielkiej Brytanii, a jej rodzinny dom sąsiadował ze slumsami. Od dziecka obserwowała tamtejszą nędzę i to od rodziców, którzy starali się nieść pomoc ubogim i chorym, nauczyła się empatii i bezwarunkowej miłości do bliźniego. W swojej autobiografii wspomina, że gdy wybuchła II wojna światowa, było jej wstyd za polityków Wielkiej Brytanii, którzy zachowali bierność i nie pomogli napadniętej przez Niemców Polsce, mimo iż kraje te miały być sojusznikami. Jako 16-latka trafiła do Korpusu Pierwszej Pomocy Pielęgniarskiej, a później do kierownictwa operacji specjalnych, w którym koordynowała misję członków ruchu oporu w okupowanych przez Hitlera państwach. Starała się nieść pomoc niezależnie od rasy, narodowości czy wyznania. Ryder trafiła do sekcji polskiej i współpracowała z cichociemnymi, biorącymi udział w bardzo niebezpiecznych misjach. Wtedy wykiełkowało w niej uczucie, że bohaterom należy wystawić pomnik. Żywy pomnik. Założyła międzynarodową fundację w hołdzie ofiarom II wojny światowej. Organizowała pomoc humanitarną dla Polski, wspierała byłych więźniów obozów nazistowskich. Starała się ratować również osoby skazane na śmierć w więzieniach alianckich. W Polsce ufundowała domy opieki, szpitale i hospicja w 30 miejscowościach. Bardzo ukochała nasz kraj. Jak mówiła, największe wrażenie robiło na niej w Polsce niezwykłe poświęcenie i umiejętność, z jaką Polacy odbudowali swoje zniszczone miasta, miasteczka i wsie. W 1978 roku za swoją działalność otrzymała tytuł szlachecki. Jako Lady Ryder of Warsaw zasiadała w brytyjskiej Izbie Lordów. To, co na koniec wybrzmiało, że miłość jest tym słowem takim kluczowym dla nas i właśnie w jej życiu ta miłość do bliźniego to się przewijała na każdym kroku. I myślę, że to taka największa lekcja, jaką możemy wynieść z jej życia, to jest to, że nawet jeśli my, no na świecie jest wiele cierpienia i nawet jeśli my jako poszczególne jednostki nie jesteśmy w stanie jakby zapobiec temu cierpieniu czy pomóc wszystkim, to możemy pomóc chociaż tej jednej osobie, która w tym momencie przed nami stoi. Podczas spotkania przybyła młodzież i inni mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się więcej o życiu Sue Ryder i jej związkach z Polską. Prelekcje połączone były z projekcją filmu dokumentalnego poświęconego bohaterce wystawy.